Czy kobieco czuć się można tylko wtedy, gdy zakładamy spódnicę, sukienki i szpileczki? Oczywiście, że nie. Są również inne elementy stroju, które wpływają na to, że my czujemy się kobieco i jesteśmy odbierane jako osoby w kobiecym stroju. Zapraszam na najnowszy wideo poradnik. Kobiecy wygląd bez sukienek, spódnic i butów na obcasach, skąd w ogóle wziął się ten temat? Sprawa bardzo prosta. Miałam kilkakrotnie, kilkakrotnie zdarzało mi się tak, że mężowie swoich żon kupowali im zakupy ze stylistką, czasami całą metamorfozę. W prezencie one były nieświadome takiego, no, podarku. I dzwonili do mnie już po umówieniu terminu, już po opłaceniu wszystkiego załatwieniu, dzwonili do mnie i mówili, bo ja bym chciał, żeby moja żona zaczęła chodzić na obcasach w sukienkach, w spódnicach. E, chciałbym, żeby po prostu wyglądała no, bardziej tak kobieco, bardziej seksownie. No i. Niestety, znaczy niestety dla tych panów, ja za każdym razem odpowiadałam, no to się może nie wydarzyć. Dlaczego? Ponieważ stylistka nie jest od tego, żeby spełniać zachcianki męża, a przynajmniej nie ja stylistka, ja nie jestem od takich rzeczy, ale od tego, żeby Osoba, z którą ja pracuję danego dnia, czuła się fantastycznie i wyglądała fantastycznie, a nie tylko wyglądała fantastycznie w kryteriach kogoś innego. Ponieważ jak wszyscy wiemy, no, z gustami się nie dyskutuje, niektórym się podobają kobiety w dresiku i bluzie, a i uważam, że to jest po prostu takie sportowo-seksowne, a niektórzy tylko po prostu obcisłe, czerwone kieski z dużym dekoltem i najlepsze jeszcze mini. No więc, ponieważ kilka razy tak się zdarzyło, i co ciekawe, ja za każdym razem odmawiałam wykonywania takich zachcianek Chyba że oczywiście okazało się, że żona czy partnerka też ma takie preferencje, to znaczy też te sukienki chciałaby do swojej szafy wprowadzić, ale czasem okazywało się, że po prostu, no, e, dana klientka na przykład e, chodzi do pracy na piechotę 2-3 km i nie chce tego zmieniać, więc chodzenie na obcasach no, były, byłoby dla niej m, dość kłopotliwe. Okazuje się, że jeszcze po pracy często w jakieś sprawunki, odbiera dziecko z przedszkola, e, no, więc tutaj jakby chodzenie, Znowu w jakichś kusych sukieneczkach, chociaż do pracy to może nie w kusych, ale w ogóle w sukieneczkach, no mogłoby nie być dla niej e, komfortowe. Okazywało się też bardzo często, że te kobiety mówiły, no ale ja nie lubię spódni, no dobra sukienka może jeszcze jakaś być, ale ja po prostu no, na ten moment nie czuję się sobą. Czuję się sobą w dżinsach, trampkach, t-shircie i jakimś tam swetereczku narzuconym, ewentualnie marynarce narzuconej e, na górę. I omawiałyśmy, i bardzo często ja to oczywiście omawiam na spotkaniach z klientkami, czym tak naprawdę jest dla nich atrakcyjne Wygląd atrakcyjny, czyli no kobiecy, ponieważ no my jesteśmy kobietami, znaczy ja jestem kobietą i mówię o klientkach, kobietach, nie o klientach, mężczyznach. No więc nasz atrakcyjny wygląd będzie kojarzył się z kobiecością, ale. Nie zawsze to musi być sukienka, spódnica i to jeszcze obcisła, jeszcze mini, jeszcze po do tego założona z butami na obcasach. Oczywiście, że wtedy wyglądamy bardziej ponętnie. No obcasy, jakby nie patrzeć, prostują nam sylwetkę, e, ładnie naprężają mięśnie nóg, podnoszą się pośladki do góry, inaczej idziemy troszkę tak, więc kołysząc się... E, w rytm tego kroku, no ale nie zawsze lubimy sobie takie, a taki, taki strój, no, serwować. No i teraz, co zrobić, żeby um, czuć się kobieco w swoim stroju, a niekoniecznie przebierać się w sukienki czy spódnice, jeżeli tego nie lubimy? Bo jeżeli lubimy, spoko, oczywiście można chodzić, to nie jest tak, że one są jakieś e, złe. No i. Czym tak naprawdę jest kobiecość w wyglądzie? Co jest jakby kojarzone z kobiecością? No przede wszystkim miękkość. Kobiety są tutaj będę szła Posługiwała się trochę takimi stereotypami, ale one bardzo dobrze obrazują to, co chcę powiedzieć, to, co chcę przekazać. Kobiecość jest miękka, a męskość jest twardsza. I teraz, co mam na myśli? My, jako kobiety, zazwyczaj mamy bardziej miękkie ciała: mamy miękkie pośladki, mamy miękkie boczki, mamy miękkie piersi. Natomiast mężczyźni, to wiecie, mają zwarte poślady, mają mieć twarde, naprężone mięśnie. Mają być tacy wyrzeźbieni, a my mamy być miękkie. I tutaj pod względem jakby takiej po prostu naszej fizyczności, kobiecość kojarzona jest z miękkością. Ja już tutaj nie będę wchodziła w te takie tematy, no kobiecość typu kobieta matka, gdzie w ogóle ta pierś się dla niemowlaka kojarzy. Już by. Zostawmy tutaj, bo można bardzo popłynąć z tym tematem. Natomiast kobiecość w takim no wyglądzie, ale wyglądzie naszym fizycznym, czyli naszego takiego ciała, ciała saka, tak? Ciała samicy jest po prostu miękka i z tym miękkość jest, kobiecość właśnie z tą miękkością jest kojarzona, ale kobiecość też kojarzona jest z zwiewnością, bo przecież właśnie, no, mężczyzna to ten mundur, garnitur, a my to właśnie falbanki, sukieneczki i jak najbardziej ta zwiewność właśnie kojarzy się również z kobiecością. Kobiecość to też podkreślanie sylwetki, podkreślanie atutów swojej sylwetki. No można powiedzieć tak, taka gra pomiędzy krągłością a lekkością. Ja nie chcę tutaj bardzo wchodzić w temat krągłości i lekkości, bo na ten temat nagrałam video a właściwie to nawet była taka transmisja na żywo tutaj na YouTubie, także odeślę do niej, wrzucę link i tutaj i w opisie do tego wideo także warto sobie ją obejrzeć, czyli podkreślanie krągłości kontra lekkość, czyli pokazujemy jakieś szczupłe elementy naszego ciała, to znaczy na przykład nie zakrywamy sobie okolicy szyi tutaj żadnym szalem, tylko właśnie zostawiamy jeszcze wydekoltowane na przykład możemy być i tutaj właśnie ten dekolt się spotyka, ta szczupłość szyi spotyka się z krągłością naszych piersi, z krągłością tutaj ramion. To jest właśnie takie podkreślamy. Oczywiście podkreślać można bardzo tak ewidentnie, to znaczy jeżeli mamy ciało, które lubimy podkreślać, zazwyczaj ciało, które mamy gdzieś proporcjonalne w kształcie klepsydry, czy tej klasycznej, czy tej pomniejszonej, czy w kształcie gruszki, czy to sylwetki A, to bardzo lubimy takie opięte, tak? spódnice ołówkowe, bluzki, czy góry sukienek, które podkreślają nam wcięcie w tali, krągłość biustu. Czyli można mieć ubrania bardzo takie opięte, podkreślające swoje ciało, ale nie tylko. Ale nie tylko, i o tym za chwileczkę. E, czy tylko sukienka, spódnica, obcasy mogą być właśnie jakby synonimem kobiecości, jeżeli chodzi o stroje? Oczywiście, że nie. Tak naprawdę kobiecość to ogólne wrażenie, a nie konkretne rozwiązania. I e, po pierwsze, jeżeli miękkość,. E, czy kobiecość kojarzy się z miękkością, to oczywiście jak najbardziej możemy powiedzieć, że miękkość dzianin będzie kojarzyła się z kobiecością, czyli nie sztywna forma garnituru, koszuli takiej garniturowej, tylko właśnie miękkość dzianin. Miękkość dzianin na przykład, i tutaj jakby bardzo fajnym takim przykładem jest, są swetry. Swetry, które są dosyć cienkie, cienkie, takie miękkie, lejące, które no, na na przykład mogą nam delikatnie opływać krągłość piersi i krągłość tego wcięcia w talii, e, czy, czy tą lekkość wcięcia w talii i na przykład lekko opadać nam e, na ramię. Albo no, może być oczywiście dekolt do przodu, czyli może być dekolt, dekolt taki asymetryczny, tutaj może być dekolt do przodu, ale może być też dekolt na przykład na plecach, to również może być bardzo takie sensualne kobiece, ale ta miękkość to też lejące tkaniny. Lejące tkaniny, czyli na przykład to oczywiście nie muszą być tylko dzianiny, to tylko nie muszą być te takie swetrowe czy, czy dresowe dzianiny, ale też może być na przykład miękkość lejąca taka, właśnie na przykład, tak jak ja dzisiaj specjalnie założyłam sobie taką sukienkę, żeby pokazać o co mi chodzi gdzie jest to delikatnie opływa moje ciało, podkreśla to, co ma podkreślać, bo mam dekolt tutaj dosyć spory, plus mogę sobie odsłonić troszeczkę o, nadgarstek i będzie pokazywał tą szczupłość tutaj, a jednak ta właśnie krągłość, lekkość, miękkość, na przykład w tym takim baloniastym rękawie może się no, kobieco kojarzyć. Także lejące tkaniny. I tutaj um, zatrzymam się na momencik na tym, ponieważ bardzo fajnym sposobem, właśnie, żeby przejść z tej takiej no takiego luku trochę czasami, jak to moje klientki mówią nastoletniego, albo taka jeszcze z czasów studenckich, gdzie właśnie wybieramy po prostu t-shirty. T-shirty, czyli dzianina taka t-shirtowa, czy tkaniny t-shirtowe, no i w, z różnymi tam, albo proste, albo po prostu z jakimiś nadrukami, grafikami. Przejdźmy właśnie na bluzki, które będą z takich lejących tutaj, o, z lejących e, tkanin. I tak naprawdę możemy zostać w tych jeansach, czasami wystarczy zmienić jeden element, zmienić jeden element z t-shirta przejść na lejące bluzki, albo z przelegających sweterków ym, przejść do takich sweterków, które będą właśnie takie, no, bardzo cieniutkie na tyle, że one się będą tak samo, no, będą miały takie, takie podobne, podobne działanie właśnie jak tutaj pokazywałam, czyli tą taką ym, miękkość, tą... tą Lejącość, nie ma pewnie takiego słowa, ale będą się tak właśnie tutaj delikatnie lały nam po ciele, będą takie lejące, no ale oczywiście nie tylko opadające dekolty, nie tylko um, taka ta lekkość, miękkość, le, lejącość. Tkanin, ale też lekkie podkreślanie naszej kobiecości. To znaczy, że gdy już mamy na przykład dżinsy, to niech one będą takie, które i powiedzmy, lubimy dżinsy boyfriendy, to podwińmy sobie nogawki tak, żeby pokazać szczupłą kostkę i naszą stopę. To też jest takie kobiece, sensualne, delikatne, delikatne podkreślenie, czyli na przykład, jeżeli lubimy właśnie bardziej luźne spodnie, boyfriendy, mom jeans, jakieś takie, które nie będą opinały naszego ciała, no to wtedy podkreślmy wcięcie w talii, podkreślmy coś poprzez noszenie na przykład delikatnie opiętego, takiego przylegającego do ciała golfu. Czyli na przykład nie mamy tutaj tego dekoltu, ale za to nasze ciało jest po prostu opięte tulone, takie o... no mam takie przywarte do ciała, mamy właśnie ten e, golfik, na przykład, bo to oczywiście mogą być też bluzki po prostu. Czyli starajmy się, żeby tak lekko podkreślać e, swoje... Takby atrybuty kobiecości w stroju, a nie tak kawa na ławę. A kawa na ławę to jest oczywiście obcisła sukienka, taka druga skóra, taka po prostu bodycon, tak zwane, z dekoltem, który pokazuje po prostu no bardzo, bardzo dużo i jeszcze w długości mini, co to lekko zakrywa pupę. To to jest takie dosadne. I jeżeli my na przykład sobie weźmiemy, OK, weźmiemy mini, ale do tej mini na przykład założymy kryjące rajstopy, założymy kozaki, czyli wtedy już nie jest to takie bardzo seksualne, nie jest to takie bardzo sensualne bym powiedziała, nie jest to takie bardzo um, podkreślające tą sferę taką seksualną kobiecości, ale do tego do tej mini założymy gruby, wielki sweter. No, wchodzimy teraz w fazę jesieni i zimy, więc te grube, wielkie swetry po prostu przychodzą mi do głowy. Albo z drugiej strony mamy bardzo obcisłe dżinsy, bo lubimy takie nosić podkreślające kształt nóg, podkreślające pośladki. No i też do tego mamy właśnie duży sweter, który będzie delikatnie opadał nam na ramię. Także delikatne, delikatne podkreślanie, a nie taka kawa na ławę. I oczywiście e, też możemy podkreślać naszą kobiecość poprzez dodanie koloru. Jeżeli zawsze zakładamy e, ubrania, które są w kolorystyce takiej bazowej, takiej podstawowej, czyli e, beże, szarości, biele, granaty, czernie, no to jest to takie bazowe, ale też może być e, uznawane za nudniejsze. Natomiast jeżeli wprowadzimy trochę koloru, i oczywiście koloru dopasowanego do tego, w czym będzie nam dobrze. Ja sobie założę, na przykład, taki pomarańcz, ale ktoś w tym pomarańczu może po prostu wygląda. No niezdrowo. Z drugiej strony, ktoś założy czerwik, ktoś założy szmaragdową zieleń i ta kobiecość właśnie będzie bardzo pięknie podkreślona. Także warto znaleźć swoje takie, powiedzmy, dwa, trzy kolory. Wow! Które spraw sprawiają wrażenie, właśnie takie, że jesteśmy takie no widoczne. Jak jesteśmy widoczne, to też jesteśmy uznawane za bardziej atrakcyjne. Przeważnie tak to działa. No i oczywiście taki, można by było powiedzieć, ostatni ostatnie narzędzie do podkreślania kobiecości to oczywiście akcesoria. Akcesoria, które będą kojarzyły się. Z kobiecością, czyli biżuteria. W naszym świecie zachodnim raczej przyjęło się, że mężczyźni nie noszą za dużo biżuterii, mamy zegarki, obrączki, ewentualnie jakieś sygnety, natomiast my jako kobiety możemy no, obwiesić się dużo bardziej. Czyli jakieś łańcuszki, kolczyki, bransoletki, zegarki, czyli czasami prosty strój. Prosty właśnie golf, proste jeansy, ale do tego na przykład wielkie kolczy, kolczyki koła, jeżeli takie lubisz, albo może jakiś takim etnicznym stylu, jeżeli styl etniczny gra ci w duszy. Także podsumowując to, co chciałabym dzisiaj przekazać, pamiętaj o tym, że kolor ma znaczenie, miękkość ma znaczenie, to takie, to lejącość. To jest, ja wiem, że to, ja wiem, że to nie jest polskie słowo, ale że mamy ubrania, które będą się właśnie, będą miały taką strukturę lejącą, miękką, kolory, używaj kolorów, używaj akcesoriów i naprawdę swobodnie możesz chodzić w płaskich butach, w spodniach i nie musisz się stroić po prostu na y, jakąś tutaj y, taką pancie w y, sukience i spódnicę. A oczywiście, jeżeli lubisz nosić sukienki i spódnicę, to cudownie nosi je y, na zdrowie. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Pamiętaj żeby wcisnąć dzwoneczek, żebyś dostawała powiadomienia za każdym razem, gdy pojawi się nowe wideo na kanale. Dziękuję na dzisiaj, jeżeli znasz jakieś takie, masz takie swoje sposoby na podkreślanie kobiecości, o których może ja nie wspomniałam tutaj, koniecznie podziel się w komentarzu, chętnie się z nimi zapoznam. Także dzięki za dziś i do następnego razu. Pa, pa!